Ja modlę się, Ojcze, o to, żeby ludzie szukali Ciebie, żeby ludzie szukali Ciebie, żeby rozpoznawali Twój głos. Ja modlę się, Ojcze, o to, żeby ludzie szukali prawdy, żeby nie bagatelizowali tego, że są wieczni, że muszą rozstrzygnąć sprawę swojej wieczności. Modlę się o to, Ojcze, zabezpieczam teraz każde słowo, które padnie na żywną glebę ludzkiego serca przez krew Jezusa i zakazuję Ci, diable, wykradać czegokolwiek. Ja modlę się, Ojcze, o to, żeby wszelkie przekleństwo, które ciąży na jakimkolwiek człowieku, było złamane przez to, że przejdzie tutaj, tędy i posmakuje Twojego namaszczenia. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że te słowa teraz przenikają ich umysły, przenikają ich serca, dochodzą do ich głębi. Ja modlę się o to, że Duch Święty Ciebie przekonuje teraz o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Jesteś przekonywany o tym, że urodziłeś się w grzechu i że potrzebujesz Zbawiciela, że sam nie jesteś Zbawicielem, sam nie jesteś na tronie, ale potrzebujesz siły wyższej. Potrzebujesz siły wyższej, aby wyjść z tego miejsca egocentrycznego ducha i żeby się pojednać z Bogiem. Potrzebujesz Zbawiciela. Ja modlę się, że jesteś przekonywany o tym, że potrzebujesz Zbawiciela. Że bez Zbawiciela jesteś w bardzo niebezpiecznej pozycji. Bez Zbawiciela jesteś w bardzo złej pozycji. Ja modlę się o to, żeby ludzie rozpoznawali, że Ty jesteś dobry, że Ty jesteś święty, żeby rozpoznawali pustkę, jaką mają w sobie i potrzebę zbawienia. Modlę się o to, Ojcze, i dziękuję Ci, że wszystko już jest załatwione, że wszystko już się wykonało na krzyżu, że tam na krzyżu Golgoty Ty spłaciłeś każdy dług, że Ty tam darowałeś wszystkie winy. I teraz wystarczy to tylko przyjąć. Ja modlę się o to, żeby ludzie tutaj przyjmowali Ciebie, żeby rodzili się na nowo, żeby rodzili się na nowo, żeby doświadczali Twojej mocy i Twojej potęgi. Dziękuję Ci, Jezus. Wezwij imienia Jezus dzisiaj. Niech te słowa nie dadzą Ci spać. Niech te słowa wejdą głęboko w Twoje serce. Niech te słowa są jak dźwięki, które dźwięczą Ci do końca Twojego życia. Duchu Święty, przekonaj ich o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, o tym, że idą szeroką bramą. Ja otwieram ich oczy, ja otwieram ich uszy, ja zrywam zasłony z ich umysłu.